Konferencja Prime MMA, możliwe starcie Sonoga i Ziobro, powrót Queen of the Black, zakulisowa awantura Patrykosa i Polaka, kolejne skandaliczne zachowanie Jacka Morańskiego i jeszcze kilka ciekawych tematów. Na wstępie jeszcze tylko zaproszę Cię do zasubskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego filmu, a teraz zaczynamy materiał. Pierwszym szybkim tematem jest ekipa, która wypuściła na rynek nowe słodkości, a dokładniej są to ciasteczka Choco Cup, które z tego co można zobaczyć są produktem stylizowanym na znane ciasteczka Reese's, a ich smak z tego co można przeczytać będzie mleczny z kawałkami prażonej kukurydzy. Kolejnym tematem jest powrót Queen of the Black, która ostatnio odcięła się od internetu, co nie przeszkadzało raczej nikomu. Wyjawiła, że była na wakacjach, a teraz przy okazji gali Prime MMA 3 zapowiedziała swój powrót. Witam serdecznie po w sumie długiej przerwie. Bardzo długiej. Gdzie byłaś, co robiłaś, jak cię nie było? Byłam na wakacjach z moim chłopakiem w Macedonii, jakiś miesiąc byliśmy tam. I wróciłam w sumie z tydzień temu do Polski dopiero, więc szykuję się, żeby wrócić do internetu powoli. Kolejny temat na liście to Don Cassio, który za pomocą Instagrama wyjawił, że Rafonix miał zawalczyć na jednej z gal Prime MMA. Jednak ostatecznie do tego nie doszło oraz skierował kilka nieprzyjemnych słów w kierunku Rafonixa. Aha, mordeczki, taka myśl mnie naszła, bo skoro ostatnio wam naświetliłem kilka pał internetowych, to tak mi przychodzi myśl, że fajnie by było naświetlić też tą pałę Rafonixa. To jest bita pała dopiero, nie? Naprawdę go chłopaka lubiłem. Go lubiłem i chciałem mu ostatnio pomóc, bo sam się do mnie odezwał, że w fejmie go w chuja robią, podpisali go na 3 walki, blokują go, nie chcą go nigdzie wypuścić, on ma, dziecko mu się urodziło, żeby potrzebował walki, to ja się zaangażowałem z całym zespołem, wiesz, tam analizujemy, kogo mu można dać, no mniejsza z tym, no kamerzystę mu zaproponowaliśmy, to tam kręcił nosem, raczej nie chciał, ale kit, no byśmy mu i tak znaleźli rywala i ogólnie napisał do mnie, żeby to nigdzie nie wyszło, ta rozmowa nasza, a ta bita pała wysyła Pasternakowi nasze prywatne screeny, nie? To jest bita pała. Kolejnym tematem są zakulisowe awantury, do których doszło na konferencji Fame MMA, a dokładniej chodzi o trzy sytuacje. Pierwsza to Patrykos i Adrian Polak, którzy starli się na backstage'u konferencji, gdzie w trakcie szarpaniny Patrykos stracił bluzę, a później panowie opublikowali Instastory. Ty rudy śmieci, zachowałeś się jak ostatnia na face to face mi liście walisz? Zobaczysz, 5 listopada nie będzie ochrony, aktualnie jesteś na mojej czarnej liście, obiecuję ci, rozliczę się za twoje czyny. Ty rudy niedoinformowany imbecylu, ja twoje uderzyłem jakieś 15-letnie dziecko, głąbie skończone, stanąłem w obronie dziewczyny mojego kolegi Wiktorii Sypucińskiej, bo chłop do niej powiedział, że będzie ruchana, ty tumanie skończony i dostał jakiś chłop za to liścia, żeby się ogarnął, a ty zrobiłeś to z premedytacją, żeby się na moim koście wybić i ci teraz dałem jedno, rozumiesz? Nie będzie dla ciebie litości. Nawet nie wiecie jak gryzę się teraz z myślami, żeby po prostu jak najszybciej pojechać z tej łodzi, żeby się mi zawrócić i tych śmiecie mi rozszarpać. Złapałem go jeszcze lamusa na korytarzu, dostał parę bęcków na łeb za to, co zrobił. Rozwykła pała życiowa zrobiła to tylko i wyłącznie dla atencji, bo nikt nie chce brać z nim walki, bo jest nudnym, po prostu nudnym, niepopularnym lamusem, który tylko i wyłącznie próbuje się wybić na innych. Mega, mega lamerskie zachowanie, jak zwykła pała. Szkoda strzepić ryja, tylko żebyście widzieli, że nie odpuszczę. Obejrzałem teraz, co powiedział o tym story, jak wracał. Ja jem to jem, no i kolejna awantura, jak mogliśmy zobaczyć, odbyła się pomiędzy Alanem Kwiecińskim, który tak na marginesie nadał sobie teraz nowy pseudonim Braveheart, który ma być odniesieniem do komentarzy o wielkim serduchu Alanika, a Amadeuszem Ferrarim. I ostatnia awantura, do jakiej doszło, jest spina pomiędzy Jackiem Murańskim a redaktorem z kanału Antyfakty. W swoim materiale opisał on sytuację, gdzie Jacek Murański miał go zaatakować w toalecie bez udziału świadków ani kamer. Mijaliśmy się w toalecie na konferencji Fame MMA 16, Jacek Murański mnie zobaczył, mijaliśmy się w drzwiach i co zrobił Jacek Murański? Uderzył mnie. Jacek Murański uderzył mnie w brzuch. Nie wiem, jak to w ogóle skomentować. Zaatakował mnie, nic nie powiedział, tylko pokazał, że jeszcze się policzymy, tak to zinterpretowałem. Oczywiście całą sytuację od razu zgłosiłem federacji. Jacek Murański jest po prostu zdegenerowanym człowiekiem, który nie powinien mieć miejsca w mediach, niestety ma. Rozmawiałem o tym już z federacją. Przechodząc do gali Prime MMA, walka Bagiety i Robaliniego prawdopodobnie będzie mieć zmienione zasady na walkę w budce telefonicznej, która odbędzie się na zasadach No Rules. Chcesz budkę? Czy mogłaby być? Jak? Bagieta? Budka, ale jak ją rozpierdolę, to jest normalnie oktagon. No dobra, jak go ją rozwalisz, to spoko.
Robimy to? Bagieta. Przyjmujesz w budce no rules? Bez zasad? Bez zasad. Tak, Robalini? Budka telefoniczna? Ja się zgadzam na to. Konferencja Prime, podobnie jak konferencja Fame, nie obyła się bez dymów na backstage'u, gdzie doszło do awantury pomiędzy Pushbarberem a Sadkiem, znanym bardziej jako gość, którego znokautował Ferrari. W tej sytuacji widać jedno wielkie zamieszanie, gdzie ochrona oddziela obydwu panów, a Pushbarber odniósł się do tego zajścia na swoim Instagramie. Uszek, czyli szykuje się walka z Sadkiem, dobrze rozumiem? Szykuje, czy Prime go będzie chciał, ale jak go będzie chciał, to może go w 30 sekund rozjebać. Jak Sad. O proszę. Gwarantuję, słuchajcie, nawet może kontrakt podpisać, że mam minutę, żeby stworzyć tą walkę. Na takie warunki? Na takie warunki, że jeśli w minutę nie wygram tej walki... Nie dostajesz garzy. Nie, jeśli w minutę nie wygram, to przerywam walkę. Słuchajcie, tam intro Faja Sadek splął się do mnie przy ochroniarzach. Jak mu powiedziałem, że możemy wyjść na dwór, to i go nie ma. Sadek, gdzie jesteś? Czekano cię tutaj na dworze pod konferencją. Chodź tu. Sadek, obstrałeś się ruro tak, że ci równo zaczęło spod nogawki i tak śmierdziało, że było czuć aż na sali na backstage'u. Oprócz tego doszło jeszcze do konfrontacji Bagiety i Jasia Kapeli, w trakcie gdy Jaś Kapela udzielał wywiadu, został zaatakowany przez Bagietę. No zobaczę. Sam się zbadaj. Idę na dół. Kolejną sprawą do omówienia jest film Bogzela, który skierował do Zbigniewa Sonogi odnośnie uczestnictwa na konferencji Prime MMA, gdzie wcześniej w negatywny sposób komentował konferencję i otoczkę freakfightów. Z racji tego, że wrzucił pan niedawno na swojego Facebooka taki post, który tutaj będzie, w którym mówi pan, że konferencje freakfightowe są niebezpieczne społecznie, opowiada pan tam o wszelkich negatywnych jakby cechach tego typu wydarzeń, no to pojawia się moje pytanie, dlaczego pan wziął udział w konferencji konkurencyjnej federacji? No bo jakby ewidentnie widać tutaj pewną hipokryzję z pana strony. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać, bo wywołany do tablicy Zbigniew Sonoga błyskawicznie odpowiedział Bogzelowi, tłumacząc, że przybył na konferencję z racji na prośbę swojego syna i potępił jego zainteresowania oraz samą konferencję. Było to marzeniem mojego syna, który nie miał mnie przez wiele lat, bo byłem w więzieniu. Niemniej jednak, gdybym wiedział, co tam się wyrabia, to bym w życiu tam syna z sobą nie zabrał. No to też pokazuje, że ogląda właśnie w internecie niewłaściwe treści. Konferencję i przebieg od strony merytorycznej oceniam za dużo gorszy niż skandaliczny. Nie ma to żadnej wartości. Natomiast kolejnym ciekawym tematem związanym ze Zbigniewem Sonogą jest propozycja udziału w jednej z gal Freakfight, gdzie Sonoga jest chętny na udział w takim wydarzeniu i zgadza się na to, jeśli przeciwnikiem byłby Ziobro, nadmieniając, że taki pojedynek mógłby stoczyć bezpłatnie. No i zobaczymy, na gali, jak rozmawialiśmy, też ma być, więc może jakieś ogłoszenie, nie chcę tak, wiesz, szybko, ale może i Zbigniew kiedyś wystąpi, zobaczymy, jak na razie z nim gadałem. To mówi, nie no Kasuś, gdzie ja, to, ale mówi, jak mi dobry załatwić, to wchodzę za darmo nawet. Standardowo sekcja komentarzy należy do was, a ja tymczasem się żegnam, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!